Jest fajne. Bardzo się zmieniło? Bardzo się zmieniło. A za co lubisz swoje przedszkole? Bo są lalki. Długo już chodzę. Fajnie się bawisz? Tak. I właśnie o to chodzi, by w takich miejscach jak to dzieci, łącząc naukę z zabawą, czuły się dobrze, bezpiecznie i komfortowo. Te wszystkie wymogi spełnia wyremontowane i dostosowane do potrzeb najmłodszych przedszkole numer 29 w Kończycach. Plac zabaw jest dużo fajniejszy. No widać już, że sama ta kostka jest wyczyszczona, także i w środku też jest duży remont, także ogromna praca wykonana. Bardzo miło, sympatycznie. Zrobione jest na poziomie takim, że dzieci rzeczywiście mogą z niego korzystać. Na czas remontu placówki dzieci przez pół roku gościły w zespole szkół numer 3 imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Remont do łatwych nie należał. Budynek jest z 1901 roku, więc był to niezwykle trudny remont. Przystosowanie takiego budynku, który ma 121 lat, do XXI wieku nastręczało wiele problemów. Udało się to zrobić. Mamy wspaniałą, nowoczesną kuchnię, mamy gabinet terapii zajęciowej, mamy nowe sale, mamy toalety dla dzieci wyremontowane. Wszystko wygląda przepięknie, kolorowo. Dziś świętujemy to, że te sale są już absolutnie piękne, dostosowane do wymogów. Ponadto realizowaliśmy w tym budynku projekt Przedszkole Naszą Szansą, który był otwarty przede wszystkim dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciele mogli podnosić swoje kwalifikacje. Był przygotowany w ramach tego projektu specjalny gabinet do zajęć z dzieciakami. No, pomoce dydaktyczne, to wszystko w przedszkole również otrzymało. Rodzinny piknik z mnóstwem atrakcji zorganizowano nie tylko z okazji zakończenia w placówce remontu, ale także z okazji świętowania jubileuszu przedszkola. Przedszkole mieści się tutaj od 1927 roku. Przez 26 lat w tym budynku była prowadzona działalność szkoły podstawowej, a dzisiaj kończymy 95 lat, istnieje przedszkole w Kończycach. Wszystkie nasze plany, jak do tej pory, udało się zrealizować. Mamy otwarty oddział integracyjny, który jest niezwykle potrzebny dla dzieci o specjalnych potrzebach. Mam wspaniałą kadrę, wspaniałych pracowników, którzy podążają za mną i wspólnie tworzymy wspaniałe miejsca dla naszych przedszkolaków i rodziców. Kiedy dziś patrzę, co udało się w wielu projektach zrealizować w tym przedszkolu, to serce rośnie, a łezka w oku się kręci. Przepięknie wyremontowane pracownie, sale, zaplecze kuchenne. Przedszkole chciałoby się powiedzieć jak nowe, mimo swoich 121 lat. Czasami łatwiej byłoby zburzyć, wybudować, niż wyremontować. Tu i rodzice wykazali się ogromną cierpliwością. Jak jeszcze pomyślę, że na to wszystko nakładał się objazd z Kończyc do centrum, a rodzice musieli to dzielnie przeżyć, to naprawdę jestem pełna podziwu i dla nauczycieli, przede wszystkim dla pani dyrektor, ale też dla rodziców. Wszystkim serdecznie dziękuję. Najpierw pani dyrektor. To jej determinacja, to jej zaangażowanie. Też nauczycielom widzieliśmy efekt ich pracy, ale też pracownikom tego przedszkola, którzy z pełnym zaangażowaniem wspierają to wszystko.